Oczywiście drobne poprawki gaźnikowe, tym bardziej dzisiaj przyszło mi z AliExpressu tutaj te elementy do linki ssania. Nie wiem, czy będą pasowały, zaraz to się sprawdzi, bo to jest dedykowane do Honda Shadow, a nie do Transalpa, ale chodzi głównie o ten gwint, zaraz tym się zajmę. Niedroga antenka, bo do Voyagera. Nie jest dedykowana do Voyagera, ale mam nadzieję, że będzie złącze pasowało i po prostu sprawdzę, czy coś mi to pomoże, coś mi to da jako zewnętrzna antena. Mam nadzieję, że będzie działało. Jeżeli nie, no to jest chyba koszt około 12 czy tam 15 euro. I RKT, membranki, też nie mam pojęcia, czy będzie pasowało. Czy to w ogóle te, też AliExpress, znaczy nie, to jest AliExpress, a to jest gdzieś tam eBay, ale to też coś takiego. Kluczyk zapasowy warto sobie schować przy motocyklu, więc też przygotowany, żeby nie zapomnieć. Decathlon, bo nie mam innego w pobliżu sklepu rowerowego z takim wyposażeniem. Linki, które będę chciał przerobić na linki ssania, więc kupiłem pancerzyk i linki od przerzutek. Ten pancerzyk troszeczkę się różni konstrukcją, bo nie jest w takim oplocie jak sprężynka, tylko są takie jakby duża ilość drucików wzdłuż. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, jeżeli chodzi o łuk zagięcia, to sprawdzę. Albo wykorzystam stare pancerzyki, tylko w tym nowym pancerzyku w środku jest wkład teflonowy bądź plastikowy, który wspomaga poślizg linki, ale zobaczymy w praniu. Ok, to jest pancerzyk. Dostałem w zestawie z Decathlonu, to są te zakończenia pancerzyka linki, bardzo fajnie. To pasuje do tej mojej dźwigni Malossi, jeżeli chodzi o rozmiar tego zakończenia linki. Tu się fajnie zakotwicza. Pancerzyk, już wiem, o co chodzi. On nie jest tak elastyczny jak pancerzyk zwijany w formie sprężynki. On da się kształtować. Już po wygięciu on tak jakby trzyma tą formę. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Nie wiem. To ja chcę przerobić na ssanie, gdzie tak naprawdę ten pancerzyk nie będzie w mojej konfiguracji dużo pracował, bo chcę dźwigienkę umieścić pod gaźnikiem. Więc, a wkładka z plastiku czy tam z teflonu będzie ułatwiała poruszanie się linki, więc to powinno mi działać dobrze. Takie jest założenie. Oczywiście główki będę kombinował, jak to zakuć, jak to zalutować, co z tym będę mógł zrobić. Nie wiem, czy to są linki typu inox czy zwykłe i czy też ta wielkość główki na pewno ani po tej stronie, na pewno do dźwigni jest za duża. Zobaczę od strony wewnętrznie ssania, czy mi się to zmieści. Jeżeli nie, no to będę całkowicie przerabiał główki zakucia linki już na odpowiedni wymiar. Zwlekałem z tym momentem troszeczkę dłużej, bo antenkę już mam 2 tygodnie w domu, przyszła. W tym tygodniu właśnie przyszły te elementy z AliExpressu, bo to tak jak zawsze, pomimo że łatwo teraz mi się ściąga całą obudowę, to jest tylko 5 śrub, tak jak mówię, to jest pozytywna część tej owiewki. No tak jakby nie powiedzieć, no trzeba jednak ściągać zbiornik paliwa, ściągać owiewkę, żeby dostać się do gaźników, żeby wymienić te ssanie, żeby zamontować antenkę GPS, więc trzeba pokombinować. A to na pewno zabiera czas. I zabiera to, że chcę ten motocykl złożyć, bo inaczej dzisiaj jest znowu dzień świąteczny, autobusy nie jeżdżą, jeżeli coś pójdzie nie tak, to czeka mnie marsz około 8 km do domu. Więc zawsze jest ten drobny stres, ekscytacja, to coś, co jest niezbadane, chyba nas poniekąd też i kręci. Sprawdzę antenkę GPS-u, tu jest schowana pod tą wodoszczelną zaślepką. Okej, teoretycznie tu mam bolczyk, tu mam męskie, tu mam żeńskie. Teraz tylko przymierzę, czy bez podpiłowywania tutaj okolicy mogę to wkręcić. Mogę to wkręcić, super. Akurat jest złącze kątowe,
więc też nie będzie odstawało i można to będzie gdziekolwiek teraz umieścić. Przewód jest dość spory, ale to będzie wymagało wyjazdu z garażu bez owiewki i po prostu wkręcenie i sprawdzenie, czy siła odbieranego sygnału faktycznie wizualnie wzrośnie. Dopiero później chyba będę montował albo zamontuję i sprawdzę przed założeniem owiewki, bo tego nie wiem, czy to będzie współpracowało. Dobra, to jest jeden temat na później. Teraz zrzucam zbiornik i zabieram się za te nieszczęsne gaźniki, ssanie, bo to jest głównym moim problemem, jeżeli chodzi o podróże, jeżeli same wskazania GPS-u. Jeżeli tylko mogę, to zawsze staram się używać śrubokręta krzyżowego z zestawu od Hondy do tego typu gaźników, do wszystkich innych takich śrub krzyżowych. Dzisiaj odkręcam ten dekielek od Erkatów i tutaj od linki z Sania. I nie mam pojęcia ani czy nowe membrany chińskie będą pasowały do Erkatów, uszczelniacze, oraz czy te nakrętki od Hondy Shadow też będą pasowały, jeżeli chodzi o gwint. Nie mam pojęcia, ale póki tego nie sprawdzę, to się nie dowiem, bo oczywiście informacji w sieci nie znalazłem, a szukałem wiele, więc jeżeli to się sprawdzi, czy się nie sprawdzi, wy będziecie już wiedzieli. Nie tak jak ja. Dobra, najważniejsze pytanie, po co to zmieniam? Bo pękła mi ta plastikowa nakrętka i dlatego za mój. Pękła mi tutaj, dlatego że to jest bolączka tych gaźników, że jest to wykonane z tworzywa sztucznego. Zazwyczaj wykręca się, uszkadza się gwint, który jest w tym plastiku, albo to pęka. Dlaczego to pękło? Gdyż obchodziłem się z tym ostrożnie, natomiast wieczny problem to jest układanie linki ssania tutaj w motocyklu, gdy mamy zamiennik linki ssania z tym trójnikiem. Tutaj jest bodajże schowany ten trójnik. Zamiennik trójnika jest nieco grubszy niż oryginał. Tutaj też jest niepotrzebna baryłka do regulacji, to też mi bardzo przeszkadzało. I gdy on jest nieco grubszy niż oryginał, to tutaj pomiędzy chłodnicą a ramą nie ma na to fajnego miejsca. Zawsze coś tutaj pręży, chłodnica naciska na ten trójnik, to niezbyt dobrze chodzi. Dodatkowo, gdy mamy akcesoryjne kierownice, inne rzeczy, to też pręży i też blokuje linki gazu. Więc układanie tego to zawsze był dla mnie koszmar po czyszczeniu gaźników, bo nigdy nie chciało to ładnie siedzieć i przez to, że pociągnąłem, coś naciągnąłem, to wystąpiło naprężenie i mi połamało tą nakrętkę. Chociaż starałem się być ostrożny, no ale życie takie jest, kolorowe. To jest oto ten trójnik wyciągnięty, gdzie rozdziela na prawą i lewą stronę linki. I zobaczcie, jaki on jest gruby. To jest zamiennik, to jest część zamienna, nie oryginalna do Transalp, niby dedykowana do Afriki Twin. Uniwersalnie do wszystkiego, ale zwróćcie uwagę, że to jest grube. Fabrycznego nie mam w tej chwili, bo już wyrzuciłem. Był dużo cieńszy. Więc wybierając do Transalpa 650, zwróćcie uwagę, jeżeli chodzi o linkę ssania zamienną, że to średnio będzie się sprawdzało. Lepiej jest poszukać albo oryginał, albo coś, co jest chudsze od tego. Też występują takie trójniki płaskie. Może to jest lepsze rozwiązanie. Mi się to nie sprawdzało od wymiany. I ta regulacja, która tutaj jest ustawiona, ona też przeszkadza tutaj w okolicach kierownicy. Po prostu jest poniekąd zbędna w tym przypadku. Już sztywnia cała konstrukcja. Już o tym kiedyś mówiłem. A teraz walczę z połamaną nakrętką, żeby ją wykręcić. I już mi powoli to zaczyna wychodzić. Zawsze jest to element. Uwaga, ostrożnie. O. Mamy element ssania. I teraz chwila prawdy. Czy to będzie ten sam gwint? Zestaw niekoniecznie, ale chodzi o tą nakrętkę.
Czy jest to ten sam gwint? Bo o to tylko i wyłącznie tutaj. O to walczymy. Średnica gwintu po zmierzeniu tu jest 12, tu jest 12 z lekkim minusem. No muszę rękę włożyć i spróbować to wkręcić, zobaczyć czy się wkręca borgo. No, leptycznie, gdy się przyglądam, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest ten sam skok gwintu. Więc spróbujmy to jakoś sprawdzić, zobrazować. Będzie wszystko jasne, tylko ciężko tu palce włożyć, rękę włożyć. Nie udało mi się tego wkręcić, ale widzimy w tej plastikowej zawsze pierwsze zwoje są już uszkodzone i zawsze miałem problem, żeby wkręcić to palcami prosto, żeby zacząć wkręcać w całość. Tutaj ten gwint, nie wiem czy to spowodowane tym, że to jest chińskie wykonanie, ale też nie jest perfekcyjny. Widać, że ma jakieś tutaj takie ślady. Jeszcze mi to nie wlazło. Może być inny jednak skok, chociaż porównuję i wygląda zbliżony, ale tak jak mówię, organoleptycznie, gdy to porównujemy jeden z drugim, nawet przykładamy gwint do gwintu, może wydawać się identyczny. Nie wiem, coś mi blokuje, coś nie chce wejść. I niestety, ale ten gwint się różni. Po prostu wykonaniem jest średnica zewnętrzna lekko większa i średnica wewnętrzna nie jest tak głęboka jak w tym oryginalnym plastikowym i pewnie dlatego nikt o tym nie mówi. Chociaż ja powiem, no, ten zestaw po zakupie od razu nie pasuje. Wymagałby przegwintowania, ale kto mi to przegwintuje i jaki to jest skok gwintu? Szczególnie tutaj u mnie. Gdybym miał zakład ślusarski, to bym podskoczył i ktoś by mi to sobie przygwintował, więc to nie było zbyt drogie, natomiast chyba nic mi się z tego zestawu praktycznie nie przyda. Skoro nie pasuje, to nie pasuje. Nie będę na siłę niszczył gniazda gaźnika. Jakoś to znowu zmontuję na tej połamanej nakrętce, bo nie mam w tej chwili wyjścia. Oczywiście wszystko lepiej się robi i pracuje, gdy gaźnik jest na stole, ale już nie będę zrzucał gaźniku specjalnie, a uważam na sprężynkę trzymającą dekiel, wykręcam śrubkę. Dobra, śrubka wykręcona. Zaraz to będę przemywał. Co my tu mamy? Tak, membrana. Wychodź. Mamy naszą membranę. I mamy naszą uszczelkę fasolkową. I w zasadzie teraz porównam te membrany do tych. Mierzę uszczelkę fasolkową. Tak, ta nowa ma 2 mm, a ta moja stara ma 1,8, więc tutaj może być już duża różnica, gdzieś tam nieszczelność na samej tej uszczelce. Jak na razie, co mi się zgadza? Średnica tutaj tego trzpienia i wysokość mi się zgadza. Średnica kołnierza metalowego też mi się zgadza. Więc jaka może być różnica? Te fabryczne membrany RKTU, czyli odcięcia powietrza, mogą być, pomimo że wyglądają, o ile można powiedzieć, szczelnie, czyli nie widać na nich nic dziwnego, to możliwe jest to, że są z biegiem lat tutaj zgniecione i po prostu składając to wielokrotnie, dociskając tu pokrywką, może być nieszczelność, tak podejrzewam. Więc nawet ta fasolka jest grubsza. No nic nie pozostaje, nic innego jak zamontować do motocykla. Sprężynka chyba fabryczną zamontuję, bo tutaj z zestawu nie wiem po co dwie sprężynki mi dali. Ale ja bym się trzymał chyba fabrycznych sprężynek. Oczywiście oryginalne membrany zostawię i uszczelkę fasolową na później. Będę obserwował, co się z tym dzieje wszystkim, bo objawy, no już nie mam pomysłu na te gaźniki, ale najbardziej objawy mi wskazują, że mam nieszczelność w układzie odpowietrzenia membran przepustnicy, membran głównych, bo gdy wieje silny wiatr,
To jest objaw taki, jakby odcinało mi paliwo, czyli prawdopodobnie membrana wtedy opada do dołu, traci gdzieś te swoje podciśnienie i często bywa to niebezpieczne w zakrętach, bo tak przy zwykłej jeździe gaźniki były czyszczone, tutaj reakcja gaźników jest ok, natomiast wiatr, jeżeli nie ma wiatru, jest ok. Jaki mam plan, aby zamontować tutaj cięgno ssania w tym miejscu? Chcę zamontować to tutaj, mniej więcej tak. Chcę wykorzystać otwór w gaźniku, który docelowo służy do podgrzewaczy komór pływakowych w wersjach Transalpa produkowanych na Anglię. Tutaj nie ma żadnego gwintu w tej chwili. Gwintownik M10 mi tutaj podejdzie, więc spróbuję zrobić tutaj gwint w tym aluminium. Niekończące się prace rzemieślnicze. Tu udało mi się zrobić gwint M10, natomiast żadna śruba z M10 tutaj nie podejdzie bezpośrednio, więc muszę zrobić redukcję, wykorzystać śrubę M10, rozwiercić środek i zrobić taką redukcję co najmniej na M6 wewnętrznie, bo nic z tego nie wejdzie. Gdy zrobię na M6, to wtedy dam sobie śrubę M6, która będzie mocowała to wszystko i wtedy ją wkręcę, bo inaczej nie da rady, więc do dzieła. Co innego, gdy się ma jakiś wiertarkę stołową, ale ja to robię z ręki, bo no, tak jak mówię, zawsze powtarzam, że u mnie problem jest z zdobyciem na miejscu jakichś takich elementów, takie przejściówki z gwintem M10 na M6 na pewno są od ręki, tylko trzeba zamówić i poczekać 3 tygodnie. Ja potrzebuję jedną sztukę, więc kombinuję, aby to uzyskać, zrobić, przegwintować i mieć taką redukcję już gotową. Partyzantki ciąg dalszy. Dobra, mam nawierconą śrubę. Teraz spróbuję M5 jednak, bo M6 to za bardzo mi tutaj nie wyjdzie. M5 przygwintować. Później jak to przygwintuję, wewnętrzny gwint, utnę tutaj około centymetra tą redukcję. I będę miał tutaj, już mam z nierdzewki M5 przygotowaną. I to później wkleję w gaźnik na klej do gwintów, a M5 będzie służyła do mocowania. Taki plan. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy za moment. Na szczęście w stosie przydasi znalazłem wiertło 4,2, bo w takich klasycznych opakowaniach przeważnie jest 4,5, a pod gwintownik piątkę 4,2 jest dość odpowiednim wiertłem. Więc mam wstępny zarys gwintu M5. Teraz sprawdzę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o śrubę. Trzyma się, trzyma. Mogę teraz uciąć tutaj i przejechać gwintownikiem do końca. I będzie fajnie. Żeby to w miarę równo i osiowo uciąć i nie uszkodzić gwintu, chwyciłem M10 śrubę w uchwyt krętarki, brzeszczot, wimadło i coś na zasadzie po prostu kręcącej się śruby skrobię sobie, obcinam tak jak tokarka i wtedy będę wiedział, że jest równo ucięte. Jeszcze pilniczkiem sobie objadę, gwintowniczkiem, żeby było ok. No takie warunki są jakie są, ale trzeba sobie radzić. Tak wygląda przejściówka, teraz trochę pilnikiem, obrobić gwintownikiem, poprawić i będzie super. Wciąż wykorzystuję głowicę od wkrętarki jako uchwyt, żeby nie wkręcać wimadło bezpośrednio za gwintem 10. I dokończyłem gwintowanie M5 wewnętrzne. Teraz już wykręcam i mam gotową przejściówkę. Przejściówkę w tej formie ma to jakikolwiek sens. Nie wiem jeszcze, czy to na klej wkleję, czy nie, ale spróbuję to wkręcić, zobaczyć, czy przejściówka się wkręca i będzie ładne mocowanie do ssania. Odtłuściłem, tak, dam klej do gwintów, bo inaczej mi się to będzie wkręcało, więc przejściówkę będę wklejał. Sklej do gwintów. Teraz
Nakręcam. Ok, jest śruba mocująca w tym miejscu. Teraz wypadałoby dorobić kawałek blaszki kątownika, tak żeby to tutaj w tym miejsce móc zamontować. Oglądało się Adama Słodowego, czy jakieś tego typu seriale jak MacGyver. Blaszka, znaleziony kątownik, wygięty w tym miejscu. Teraz wystarczy mi tutaj skrócić tu i tu. I teoretycznie powinna być idealna blaszka, dość sztywna, w połowie w ocynku, tam gdzie nie będę ciął. Więc teoretycznie szybka robota. Już biorę szlifierkę kątową i to sobie skracam. I możliwe, że będę miał fajny uchwyt w tym miejscu. Znowu prawie 2 godziny później. Blaszka jest przygotowana, wygięta, zamocowana i teraz będzie przymiarka, to będzie gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że trzeba zbiornik przymierzyć, że ręka tutaj swobodnie dotrze, aby te ssanie móc załączyć, włączyć i wyłączyć. I teraz tak, czy tutaj o coś mi się to będzie opierało? Tu można będzie to wyregulować, wsunąć, wysunąć dalej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. I teraz kwestia jest linek. Dorabianie linek ze starych linek od ssania bądź z linek rowerowych. Jeszcze tego nie wiem. Zaraz się tym się zajmę. I teraz tak, robię pomiary, ponieważ trzeba sprawdzić, ile samej linki się wysuwa w fabrycznej lince, ile potrzeba gołej linki bez pancerza tutaj, żeby wejść do dźwigni. I wychodzi na to, że linka zakuta powinna być dłuższa, powinna wystawać z pancerza plus 6 mm, więc jeszcze to pomierzę dwukrotnie. I dlatego przy mojej konfiguracji ta linka będzie musiała iść zawinięta z tamtej strony, żeby wejść tutaj od tyłu. A tamta z tamtej strony, z drugiej, będzie bardzo krótki pancerz, bo będzie wchodziła bezpośrednio od tyłu. Więc będą zupełnie dwie różne długości pancerzy i trzeba to będzie odpowiednio dobrze zakuć, żeby były równe. To są dwa odcinki fabrycznej linki z rozgałęźnika Y. Zmierzyłem, jaka długość powinna mi wystawać po zakuciu. Wychodzi minimalnie 81 mm. Ja postaram się zrobić pomiędzy 81 a 82 mm. Tak to powinno wyglądać. Nie może być krótsze, ponieważ wtedy będzie to ssanie podparte, naciągnięte za mocno. Ale też nie może być dłuższe niż te 2 mm. Myślę, żeby nie było za dużego luzu. Więc teraz wyzwanie jest tego typu, że te główeczki są bardzo, bardzo małe. Bardzo cienkie, bardzo małe. I takie muszą być. I takie muszą być po obu stronach. I teraz zaczyna się zabawa. Najpierw przygotuję pancerzyki. Długości odpowiednie, żeby mieć już gotowe. A później dopiero do gotowych pancerzyków można będzie próbować zakuwać główki linki stalowej. Kolejny tip, który zastosuję, to są takie tulejki. To są tulejki elektryczne z czerwonej. Wypchnąłem ze środka to, co się zagniata. I teraz mam dwie możliwości. Mogę to zagnieść na lince, ale najpierw spróbuję zobaczyć, czy jestem w stanie zalutować tą linkę, bo średnica idealnie się zgadza, 3 mm. Później sobie mogę swobodnie to uciąć na długość 4 mm. Spróbuję z lutowaniem. Jeżeli ta linka będzie chętna do lutowania, to będzie to zalutowane. Jeżeli nie, to będę próbował zagniatać. Nie wiem, niebawem się dowiem. Do dzieła. Mamy linkę jedną czarną, gdzie tutaj zalutowałem, zarobiłem, i drugą fabryczną. I jaka jest różnica? Linkę, którą kupiłem z zestawem jako linka do przerzutek rowerowych, jest z inoksu. I tego się nie da, tak jak aluminium się nie da pomalować, tak samo tej linki z inoksu, tą oto cyną i lutownicą na gaz nie da się polutować. Znalazłem w zestawie linek uniwersalnych do motocykla, takich stalową, i właśnie tą stalową polutowałem.
I tak to wygląda. Jeszcze sobie sprawdzę na rozciąganie, ale widać już, że cyna wpłynęła. I jak ja to robię? Zaraz pokażę. Przymiarka wstępna i linka pasuje. Naciągam. Chowa się. Mam nadzieję, że to wystarczy. Bo tak jak widzicie, tutaj nie ma żadnych regulacji i w zasadzie, jeżeli dobrze to zrobimy, odmierzymy, no to nie trzeba będzie nic tutaj regulować. Zabieram się za drugą linkę i pokażę Wam mniej więcej, jak ja to robię. Tu mam długość pancerza uciętą już. Włożyłem stalową linkę i będę teraz zakuwał tutaj oba końce. Więc potrzebuję dwie takie złączki zaciskane do przewodów 1 mm 1,5 mm. Wyciągam z tych złączek tuleje w środku, które wykorzystuję jako tuleje do przylutowania. I teraz po kolei. Pierwsza, czyli bez bazy żadnej, bez odmierzania. Wystawiam troszeczkę więcej, żeby wystawało. Z jednej strony lekko zagniatam, żeby linka mi nie latała. Wkręcam w imadło linkę tak, żeby odstawała troszeczkę od imadła, żeby po prostu temperatura nie uciekała w imadło. Smaruję topnikiem do lutowania. Na bogato. I lutuję tą linkę stalową przy pomocy palnika gazowego. Widać, jak cyna sobie tutaj wleciała. Wszystko będzie dokładnie widać, gdy utnę to na odpowiednią długość w przekroju, czy to jest dobrze zabezpieczone cyną. Teraz szczotką delikatnie tutaj oczyszczę z nadmiaru tego spalonego, tej cyny. Odznaczyć mniej więcej tyle, co linka fabryczna, tylko trzeba zwrócić uwagę, że jedna baryłka jest od strony trójnika, była, a druga strona była od ssania. Tam, gdzie jest od ssania, to jest krótsza. I teraz tutaj powiedzmy, że ta strona będzie od ssania. No i co? I po prostu trzeba sobie teraz to uciąć. Okulary na głowę. To jest świetny przykład, że nie wszystko od razu wychodzi i ząg, bo ta cyna nie wypełniła mi tulejki. Widzicie? I ja zaraz to będę lutował jeszcze raz i po lutowaniu chwycę kombinerkami i będę sprawdzał, czy to się wszystko dobrze trzyma. Wiadomo, że to jest tylko w tym przypadku ssanie, ale ważne jest to, aby to się mocno jednak trzymało. Więc lutuję jeszcze raz, poprawiam, zobaczę, testuję. Jak z wszystkim trzeba mieć trochę cierpliwości. Zalutowałem drugi raz i teraz sprawdzam, chwytam za główkę i próbuję ciągnąć, próbuję obracać. Widzę tutaj, że jest ta cyna, wpłynęła w linkę stalową i jeżeli tak nie dam rady teraz tego wyrwać, to uznaję, że jest ok. Teraz robię drugą stronę. I tak. Druga tulejka jest mi potrzebna. Wchodzi. I teraz, jak mówiłem, 82 mm. Na suwmiarce sobie ustalam. Blokuję. Ściągam całą długość linki.
odznaczam sobie w ten sposób. Osiemdziesiąt dwa milimetry. Tak. Jest. Naciągam, sprawdzam jeszcze raz. Jest. Zaciskam delikatnie z tej strony, żeby mi się to nie ruszało, tylko i wyłącznie. Sprawdzam jeszcze raz. Jest. I ponownie próbuję to dobrze zlutować. Znowu obcinam i sprawdzam, co będzie dalej. Linka fabryczna, linka dorobiona. Teraz wypadałoby chwycić wimadło tutaj. Delikatnie, nie ściskając linki, tylko samą baryłkę. Jeszcze trochę, tak, tak, z góry za drugą baryłkę chwycić kombinerkami i pociągnąć. Widzę, że cały stolik mi się rusza i trzyma się to stabilnie po obu stronach, więc uznaję, że jest dobrze to zalutowane. Tutaj zamocowane jest ssanie, tak, tak, tak. Linka biegnie sobie tędy, 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 tam, robi zapętlenie, robi zapętlenie tędy. Ta linka jest jeszcze nieumieszczona odpowiednio z powodu połamanej nakrętki, to się nie chce trzymać, ale idea jest taka, że to jest lekko do poprawy, natomiast wyjdzie w praniu, czy sama idea dźwigni w tym miejscu, to się, czy jest to praktyczne i czy to się sprawdzi, bo działa zero-jedynkowo, jest ssanie, nie ma ssania, nic pośrednio. Tutaj jest to usunięte, to były klik, 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 teraz nie będzie klik, klik. Spróbujmy zapalić dźwignię ssania, tak, zapłon. Jest na ssaniu, ok. I zdjęte ssanie. No jest dzisiaj ciepło, więc ssanie samo w sobie działa. Teraz chciałbym zobaczyć nawigację. W tej chwili wewnętrzna wbudowana antenka widzi tak. Całkiem nieźle, ale mamy tutaj niebo na wierzchu. Zaraz przykręcę tą antenkę zewnętrzną i zobaczę, czy cokolwiek się zmieni i czy w ustawieniach nie trzeba czegoś zmienić. Zewnętrzna antenka GPS jest tutaj, jest podłączona kabelkiem i teraz tak, możemy zaobserwować. Zasłonię ręką zewnętrzną antenkę i przytrzymam i spadnie nam sygnał o połowę. Widać? Widać. Odsłonię antenkę GPS, jest widoczna na niebo. Sygnał nam wzrósł dosłownie na każdym, w każdym elemencie, w każdym momencie. I teraz tak, antenka zewnętrzna jest odłączona. Teraz przypinam antenkę zewnętrzną. Widać, że o połowę, może przesadzam o połowę, ale poziomy sygnałów odpinam. Za chwilę zaraz spadną poziomy, widzicie? Więc teoretycznie antenka zewnętrzna działa, podbija, polepsza odbiór sygnału, wpinam, skakuje, zwiększa się poziom sygnału, więc teoretycznie działa, wyjdzie w praktyce, tylko nie wiem, gdzie ją zainstalować, bo wystarczy tą antenkę ręką tak zasłonić i sygnał spada o połowę, jest magnes wbudowany, więc nie wiem, czy gdzieś tutaj z tyłu na ogonie to wmontować, ale jak założę bagaż czy coś takiego, to znowu mi sygnał ucieknie. I też nie wiem, czy polaryzacja antenki, pion, poziom też jest na tyle istotna. Prawdopodobnie tak. Teraz sobie poobserwuję, jak to będzie wyglądało.
Chyba antenkę przymocuję tutaj, zrobię jakąś blaszkę, będzie najszybciej. Jak to działa? Jestem w środku w garażu. Cokolwiek zaczęło widzieć, bo gdy odkręcę antenkę, ciężko to się odkręca, to zaraz zniknie zupełnie sygnał z wbudowanej anteny, więc jest warto zamocować tą antenkę jakkolwiek, nawet tutaj na kierownicy i sprawdzić w drodze. No kręć się, te małe złącze. Mamy odpiętą antenę. Co się za moment stanie? Przelicza. Poziom sygnału spada. O dziwo coś widzi, ale poziom sygnału zanika. I na moment zaraz nie będzie nic widoczne. I zaraz będzie krzyczał, że nie ma zasięgu. Antenkę mocuję na takiej blaszce. Przykręciłem na szybko, już na dzisiaj nie mam pomysłu. Tak, trzyma się w miarę, samo nie odpadnie. Kabelek prowadzę przy kierownicy, przy przewodach. Opaską przypięty, nawet jak odpadnie, może dam opaski na krzyż dwie tutaj, żeby to się trzymało. To będzie na próbę, na jakiś okres, bo nie mam jeszcze pomysłu na miejsce docelowe. Poza tym przewód jest dość długi, więc nawet z tyłu motocykla można by było to zamocować. Teraz kwestia jest, aby zrolować odpowiednio i schować tutaj ten nadmiar przewodu, podpiąć i zamknąć owiewkę. Jak to prowizorka. Ręką, kluczem nie dociągamy nigdy, tak jak instrukcja mówi i w rzeczywistości tak jest. Zwinięty nadmiar kabla, to też nie za bardzo dobrze, gdy jest pozwijany, ale prowizorka. Tylko, że tą prowizorkę połapałem tak, jakby miała być na dłuższy czas, bo prawdopodobnie, jeżeli będzie to w miarę działało, to nie będę chyba zmieniał. Nie jest to ładnie. Na razie opaski jest magnes, to trzyma opaski tylko po to, żeby ktoś tam specjalnie tego sobie nie wyszarpał. To się trzyma, to jest podpięte. Zaraz wyjadę, zakładam owiewkę. Będę mógł wyjechać, sprawdzić poziom sygnału w praktyce. To odnośnie licznika, odnośnie ssania wiem, że działa. Zaworki, erkaty, nie mam pojęcia, muszę się przejechać, zobaczyć, czy w ogóle ma to sens. Bo tak jak z tymi wszystkimi chińskimi bajerami, zazwyczaj może się okazać, że wrócę do sfatygowanego oryginału, niżeli zostanę przy tych chińskich membranach. Zaraz to się wszystko okaże. Montuję czachę i kierunkowskazy i wyjeżdżam. Powiem tak, antenka GPS-u wspomaga bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Teraz wysokość nie pływa tak jak wtedy, pływa około 3-4 metrów. Co tu się od Janie pawiło? I co, myślicie, że ktoś ten samochód będzie ratował? Ja myślę, że w przeciągu tygodnia albo miesiąca będzie on spalony, ten samochód. Ktoś się nie zmieścił w zakręcie. Często to tutaj tak bywa, bo może ktoś z naprzeciwka jechał i się nie zmieścił. Nie wiem. Na razie testuję wskazania GPS-u. Sprawdzam erkaty i obserwuję, co się tutaj dalej dzieje. I w tym momencie już wiem, mój ulubiony punkt widokowy mieści się na 217-220 metrach. Z tym oto widokiem. Ciekawe, nie?